Jestem Kajtek i właśnie wróciłem z Afryki. A to jest gniazdo, które zbudowałem z moją żoną Melą w zeszłym roku. Ona wkrótce do mnie dołączy. Musimy tu zrobić wiosenne porządki. Poszukam patyków, mchu i suchej trawy, żeby naprawić i wyścielić nasze gniazdo. Poznajcie Melę. Za kilka dni złoży w gnieździe jaja i niebawem razem będziemy wychowywać małe bocianiątka. Nazywam się Dorcia i jestem kukułką. Właśnie rozpoczynam sezon lęgowy. Jak z pewnością wiecie, nie buduję własnego gniazda, lecz swoje jaja podrzucam innym ptakom. Dlatego ludzie nazywają mnie pasożytem lęgowym. Za chwilę podrzucę swoje jajo do gniazda rudzików. Udało się! Gdy z jaja wykluje się piskle, samo postara się o to, aby w gnieździe nie było innych piskląt. Inaczej przybrani rodzice nie wykarmiliby go. Teraz lecę dalej. Muszę złożyć jeszcze kilkanaście jaj w innych gniazdach. Jestem Leon, a to moja żona Lena. Dzisiaj musimy zabrać się do kopania nory. Wykorzystamy przy tym nasze silne łapy i mocne pazury. Siedlisko urządzimy w tej małej górce. Trzeba przygotować dwie komory, korytarz i dwa wejścia. Będziemy pracować w nocy. Zajmie to nam ponad 2 tygodnie. Nora gotowa. Trzeba jeszcze przywłóczyć trochę wyściółki. Pewnie jesteście ciekawi, co to jest włóczenie. To znoszenie tyłem, na przykład suchych gałęzi, liści, trawy, paproci, które sprawiają, że legowisko jest miękkie i przytulne.